co właściwie stało się podczas męki Jezusa. Co takiego doniosłego się wydarzyło? Czy jestem w stanie zrozumieć znaczenie tamtych dramatycznych wydarzeń? Myślę, że z pewnością nie pojmiemy wszystkiego, ale ewangeliści zostawiają nam wiele wskazówek, które przy odrobinie wiedzy biblijnej mogą pomóc nam zrozumieć tajemnicę męki Jezusowej. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanawia nowe przymierze. To są wielkie słowa i być może dalej nam nic nie mówią, bo my dzisiaj raczej zawieramy umowy handlowe niż przymierza. Więc o co chodzi? Słowa Jezusa o ciele i krwi odnoszą nas do wydarzenia z góry Synaj, kiedy to Mojżesz pokropił lud izraelski krwią zwierząt ofiarnych na znak zawartego z Bogiem przymierza. Polegało ono na tym, że Żydzi mieli zachować prawo, a Bóg miał im błogosławić. Potem wziął księgę przymierza i odczytał ludowi, a oni odrzekli: spełnimy wszystko, co Pan powiedział i będziemy posłuszni. Wówczas Mojżesz zaczerpnął krwi i pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które zawiera z wami Pan, zgodnie z tymi wszystkimi słowami. To nowe przymierze we krwi Jezusa jest po pierwsze ostateczne, po drugie nieodwołalne, a po trzecie w pewnym sensie jednostronne. Jezus umiera bezwarunkowo za wielu, aby dać im życie, odpuszczenie grzechów, nic nie oczekując w zamian. W ten sposób staje się Bogiem bliskim, ponieważ umiera za mnie, konkretnie za mnie. Tę bliskość wyraża także znak Eucharystii, którą Jezus ustanowił właśnie słowami: to jest ciało moje, to jest krew nowego przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To jest właśnie bliskość Jezusa, który jest w nas, pośród nas, codziennie. Tę bliskość Boga wyraża jeszcze inny szczegół męki Jezusa. Kiedy skonał, zasłona przybytku rozdarła się od góry do dołu. Zasłona ta oddzielała miejsce święte od najświętszego, a miejsce najświętsze to było miejsce, gdzie kiedyś przebywała Arka Przymierza. Było uważane za miejsce Bożej obecności, za mieszkanie Boga. Poprzez swoją śmierć Jezus pozwolił wejść do świątyni Boga samego każdemu, kto w Niego wierzy. Takiego mamy bliskiego Boga. Bóg jest Bogiem bliskim, jest blisko moich spraw, blisko cierpienia. Mało tego, On jest także blisko mnie nawet wtedy, kiedy upadam, bo On chce być zawsze obok mnie. On chce żyć we mnie.